Siema maturzyści, jak tam się bawicie? Dobrze się bawicie? Była ambicja, czy nie było ambicji na języku polskim? Podlasie podobno 2 godziny przed maturami miało przecieki. Jak sobie sprawdzali na Google Trends, to hasło lalka ambicja już około godziny tutaj 7:10 było wyszukiwane. Dokładnie od 7:17, co ktoś policzył. Także chłopaki i dziewczyny stamtąd no umieją się ustawić, trzeba przyznać. Ale dobra rada dla maturzystów na za rok jest taka, żebyście po prostu wstali trochę wcześniej, wybrali sobie rejon na Podlasie i wpisywali nazwy wszystkich lektur. To będziecie w stanie się trochę podpiąć pod przeciek. Patrzcie, wchodzicie sobie i wpisujecie na przykład zbrodnia i kara, wpisujecie sobie lalka, wpisujecie sobie wesele, wpisujecie sobie dziady, powiedzmy. No i widzimy z ostatniego dnia, no wy pewnie będziecie wstawać rano, to sobie byście wzięli ostatnie 4 godziny, ale tutaj no nie mamy informacji sprzed matur, ale to sobie weźmy ostatni dzień. Wybieramy Podlaskie i tak jak widzieliśmy, jak tutaj sobie szły lektury, że sobie szły dosyć równo. Tutaj no już w noc, więc wiadomo, nikt nie wyszukiwał, no ale już od godziny 5 rano jeszcze szły łeb w łeb i widać 5:52 coś się zaczęło dziać, 6:40 już zaczął być konkret, no i tu 7:36 już było wiadomo. Więc jak sobie tak wpiszecie wszystkie lektury, nie wiem czy województwo podlaskie stricte musicie, a jak weźmiecie Polskę po prostu, to tu chyba nawet wyraźniej widać. Zobaczcie, w okolicach godziny 6:40 można się było domyślić, jakby ktoś Google Trendsa sobie śledził, a tu jak to się utrzymywało około 7:04, 7:20, to już wiadomo, no tu się zaczął egzamin, już zaczęli pisać, no więc wiadomo, że już po egzaminie sobie zaczynają sprawdzać. Macie też takie rzeczy jak zapytania zyskujące popularność, nie? Czyli możecie sobie to odświeżać i patrzeć, co się pojawia. I tu tutaj od razu są hasła, które są wyszukiwane. Oczywiście podlaskie najmocniejsze. No ale to tak mi wpadło do głowy. Nie wiem, czy się przyda komuś. Zapytałem na fejsie jak maturki i mi się podoba mem od Pawła. Maturzyści z Podlasia o 7:00 całkiem przypadkowo szukający ambicji w lalce. Bardzo ładne. Nie napiszę tego, skoncentruj się, na pewno to zdasz. Dobra, wracamy na Discorda. Memy na sympatykach nie są aż takie najgorsze w obliczu tego, co zobaczyliśmy. Dawajcie znać w komentarzach, jak wam poszły maturki. Ja to nagrywam we wtorek, czyli dopiero jak jesteście, jak byliście po polskim. No ale to jeszcze matma, jeszcze angielski chyba. I teraz jeszcze ci, co piszą rozszerzenia, to jeszcze będą mieli troszkę stresu. To możecie dać znać, jak poszło ogólnie. My tymczasem wchodzimy na niesamowitego Discorda, niezniszczalni sympatycy Łysego. Jest to najlepszy Discord w Polsce, największy Discord w Polsce i jeżeli jeszcze ci na nim nie ma, to jest strasznie żenująca sprawa, gościu. 171 tysięcy osób nie może się mylić. A jak bardzo pomyliłem się ja z adminami wprowadzając ekonomię, zaraz się przekonamy. Bo na serwerze pojawiła się ogromna fala aktywności. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to od ostatniego weekendu na serwer weszła ekonomia. To oznacza, że za różne rzeczy, takie jak wiadomości na czacie, dużo reakcji przy waszej pracy, dostanie się na stronę główną, zagłosowanie na mema tygodnia lub banczysz pan, znalezienie się w memie tygodnia albo wygranie w nim, zbieramy walutę serwerową, tak zwane bilony. Taką mamy piękną złotą monetę z bilonem i można sobie za to kupować małe rzeczy, takie jak rangę VIP na tydzień, jednorazową zmianę niku, pozdrowienia na overku, tudzież w prywatnym filmiku. To jest fajne rozwiązanie, bo czasami prosicie, że tam cześć, mój kolega ma urodziny, czy coś nagrasz, to możecie coś takiego na przykład za taką walutę sobie dostać. Można też kupić unbana dla kolegi na przykład. Ale walutę można wymienić także na paysafe cardy o wartości 20, 50 albo 100 zł. Tudzież jedną ze specjalnych, limitowanych, sympatycznych koszulek, które są bardzo ładne. Jest ich tylko 70 sztuk, nigdy nie będzie więcej. Użyte w polskich szwalniach, koszt wyprodukowania kosztował ponad 8 dych za sztukę, także są to na maksa dopierdolone quality rzeczy. Także jest, słuchajcie, po co być aktywnym. Od dziś będziecie też dostawać monety za rozmawianie na czatach głosowych. Tylko mówimy o rozmawianiu. Jak ktoś będzie chciał sobie wejść na głosówkę i na wyciszonym mikrofonie siedzieć i nabijać monety, to tak to nie działa. A także od dnia dzisiejszego będziemy przyznawać 2 razy więcej waluty za wykonanie ładnych skillsów albo fanartów. Bo wykonujecie często bardzo ładne prace, takie jak ta, albo ta. Więc jest mnóstwo fantastycznych rzeczy i talentów. Jeżeli trafią na drugą stronę główną, która będzie przeznaczona tylko dla fanartów i skillsów, dostaniecie 2 razy więcej waluty serwerowej. Także warto. Zobaczmy, co się dzieje na serwerze. Zaryzykujemy dzisiaj i pójdziemy na memy off-top, gdzie każdy może wstawiać wszystko. I bardzo się tego boję. Memy zrobione przez ciebie, memy zrobione przez syna koleżanki twojej starej. Ej, to niezłe nawet. Matura, you can defeat me, maturzyści, I know. Co? I to już? A niedobrze. O co chodzi? Nie rozumiem. Czy jestem stary? Boże nie! Dlaczego? Wow! Nie wolno tak robić. Cisowianka. Co śmieszne, mi się podobało. Jezu. Memy off-top to straszne miejsce, chciałem powiedzieć.
Bardzo głęboko tu jest. Matematyka. Oblicz liczbę wiernych mogących uczestniczyć w niedzielnej mszy świętej przy założeniu jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Nie ma wymiarów budynku sakralnego. Zadanie niestety niemożliwe do rozwiązania, chciałem powiedzieć. Młodzież. Pisze do siebie wiadomości na telefonie. Młodzieżowe SMS-y na maturze. O Boże, ktoś to zrobił? W jaki sposób nowe technologie wpływają na formy i sposoby komunikowania się między ludźmi? Omów zagadnienie na podstawie zamieszczonego poniżej materiału oraz wybranego tekstu kultury oraz własnych doświadczeń. Materiał pierwszy. SMS-y. Elo, co było na matmie? Nywym, nie ogarniam. Ej, to nie jest... Ciekawe jestem, jakie były oryginalne. Siema, pożyczysz hajs, sorry, jestem spłukany. Cyry, siedzę na fejsie, zbierasz lajki, jest, liczę na fejma, lol. Ej, to wygląda, jakby to mogło być real. Jest na tyle boomerskie. Młodzieżowe SMS na maturze. Chyba, że to jestem boomerem, że dałem się złapać. Nic się tak nie triggeruje, jak próba używania języka młodzieżowego w zadaniach z polskiego. Próba zrozumienia go jeszcze jest zrozumiała, ale używanie go w zadaniach to już trochę przesada. Czyli to są real? Nie, no nie wierzę. Bo te napisy są takie. No ale tego chyba nigdzie nie ma. Tylko tam na tych memach. Matura próbna. Znajdę to. Poziom podstawowy. Egzamin maturalny. Dobra, nie ma. Zesranko. To się dałem złapać. Żałosne. Ale to przynajmniej ludzie w komentarzach tam też się dali zbejtować, że zaczęli o tym pisać. O nie, to impostor. Czym różni się wódka od matury? W wódce masz gwarantowane 40. No, zrobiło się... Kiepsko, słuchajcie. Wypowiedź pisemna. Podczas pobytu w Wielkiej Brytanii kupiłeś ciągnikowy kultywator sprężynowy z zapasowym kompletem lemierzy półsztywnych i skaryfikatorem. Łożysko tłoczone, baryłkowe, wachliwe w mimośrodzie. Zaproponuj rozwiązanie problemu. Świetnie. Podpisz się jako XYZ. Dobra, mamy off-top, macie ostatnią szansę na coś fajnego. Biały bus, on jeździ po Polsce, a jego zamiary są dość złe. Biały bus, według mnie to chyba fake. Pójdę se do maka, bo mój shake. Chuta pójdziesz. Dobra, jeszcze jedna ostatnia próba. Dobrze mu poszła matura, źle wpisał PESEL. Dobra, idziemy na główną. Nikt. Gimper co tydzień na werku przeglądając grupę. Przeżyłem wielkie rozczarowanie. Tak! Dziękuję! Tak, dokładnie tak jest. Kupienie papierka po lodzie ekipy za 2500, kupienie papierka po lodzie ekipy za 100... Co? Za ile? Za 1000000 bilonów. To prawda, można taki kupić u nas. Zapraszamy do sklepu. Kiedy ktoś się mnie pyta, czemu zamiast kupić pozdrowienie na werku, kupiłem udbana dla kolegi, bo tak robią bohaterowie. To prawda, warto być takim sympatycznym sympatykiem dla swoich kumpli. Gdy jakiś nierozgarnięty sympatyk zaczyna spamić na spam. Where coins? Jak tam w ogóle, kto ile coinów ma? Zobaczmy, słuchajcie. Ja mam 91, także jestem szalonym bogaczem serwerowym. Film ma 2326 już. 22, no taka top 10 to widzę powyżej 1500 się zaczyna. Kaczor Duffy ma 2137 coinów. To brawo dla Kaczora Duffy'ego za dobre osiągnięcie. Nikt. Jak The Gimper zamierza wrzucać 3 filmy tygodniowo? Just son of a bitch, I'm in. Zobaczymy na jak długo, no mam nadzieję się utrzymać. Fajnie by było. Zagrajmy z Gimperem jeszcze ruszyło. Znaczy ruszyło to duże słowo, ja tam po prostu od czasu do czasu sobie coś wrzucam. Ale teraz było też pół roku przerwy, a w ramach tej takiej mojej aktywizacji to już zaczęliśmy nową serię z The Binding of Isaac Repentance, który jest nowym dodatkiem do gry i z Turmoila i tam wchodzi na razie jeden odcinek dziennie sobie dodatkowy, więc już będą 4 odcinki w tygodniu, to już jest w ogóle klasa. Nie, przepraszam, więcej, bo na Zagrajmy z Gimperem codziennie coś wchodzi. To jeszcze więcej, jak wejdzie, będzie wchodzić 7, to już będzie 10 odcinków w tygodniu łącznie. I to patrzcie, to ma godzinę, 4, 35 minut, 40 minut, to nie są przelewki. Jak chcesz sobie obczaić byku, to kliknij tutaj i sprawdź. No i to jest aktywność, a nie jakieś tam 3 filmy w tygodniu, że Gimper się opierdala. A ile filmów wrzuca twój ulubiony youtuber? Jak często rozdaje ci różne rzeczy w aktywnościach i paysafe cardy? Zajeżdża swojego montażystę, żeby dowieźć ci więcej filmów. Chociaż ten już prawie umiera i ledwo żyje. A kiedy znajdziesz czas, żeby porozmawiać o podwyżce? Kiedy powiesz swoim widzom, że to ty chciałeś 2 razy więcej efektów na overku, przez co mnie wyzywają? Kiedy bombsite... Y, kurwa, muza się skończyła. Memy! Nie no, tak bez śmianka. To słuchajcie, wkręciłem się w TikToka. To jest muza stędu na TikToku oczywiście. Jak chcecie, to możecie sobie zajrzeć. X Gimper. Jeszcze TikToka zacząłem prowadzić. I Zagrajmy z Gimperem. I na głównym kanale odcinki. Na Full Focus Igrzyska Śmierci. A w ogóle jest już pierwszy odcinek. Można kliknąć tu i obejrzeć. Nervarien i jego piękny tyłek. Nieuczesana, wasza ulubienica. Wander, niesamowity jeden z topowych graczy z Polski. I wielu, wielu innych fantastycznych typków i typiarek. Zmierzyli się oni w pierwszym odcinku Igrzysk Śmierci. Nawet ktoś już odpadł. Także kliknij tu i sobie obejrzyj. Zeszłoroczni maturzyści, zamknięte szkoły teraz przed maturą, jak mamy się uczyć? Zeszłoroczni maturzyści. First time. Ej, w ogóle to nie jest ten sam aktor, który grał Berlina w La Casa de Papel? To jest chyba ten typ, nie? Czy nie? Pedro Alonso. To nie on? To naprawdę nie on chyba. Ale popatrzcie i popatrz, no bank.
First time meme. James Franco? Co? To ten typ? Ale jak? To wygląda jak Krzysztof Ibisz. No dobra, jak jest na gifie, to widać. No dobra, i tu też widać. Ale tu, jak jeszcze ma taką... No dobra, ale jest podobny. Powiedzcie, że jest podobny. Kiedy musisz ratować miasto, ale mama powiedziała, że matura jest ważniejsza. O, super. Dostałem PSC 20 zł na Discordzie Gimpera. Jak proste, cały czas pisałem witam na ogólnie. I pies go zadusił. No nie wolno tak robić. Radek Kotarski za granicą. Gimper i sympatycy. Tak było. Ja do innych sympatyków, kiedy wykupię sobie pozdrowienie na overku. Mogę na was napluć z góry. Requer, Overwatch, Gimper przyglądający się, efekty montażowe. Tak było. Sama prawda. Sympatycy w poszukiwaniu wyżyn humoru. O, kupa. No tak się dzisiaj czuję, jak próbuję znaleźć coś zabawnego. Skończyły się zastępstwa na overkach. Moje pomysły na memy. Adios. Co ja mam powiedzieć? Sympatyk chcący PSC, pisanie kropki na ogólnym admin ban. Tak, dołączyłem na sympatyku, bo usłyszałem o ekonomii. Tak, zbieram na paysafe carda. Tak, próbuję używać komend typu work. Tak, piszę emotkami albo znakami. Ale dobrze, że strzelają w tych typów, bo to ma być takie, wiecie, no żeby bardziej może nagradzać aktywnych użytkowników i takich, którzy naprawdę robią dobrą robotę, a nie po to, żeby ktoś sobie kropkami to farmił. Zresztą no paysafe card też jest za taką cenę. Nie wiem, czy to już jest ogłoszone, czy jutro dopiero będzie. Jutro dopiero będzie ogłoszone. W sensie 9 maja. Jaka będzie dokładnie cena? No ale ona będzie tak wyliczona, żeby tego się nie dało sfarmić na ogólnym kropkami. Tylko żeby to była miła nagroda dla ludzi, którzy regularnie wstawiają fajne prace, memy, skillsy, zgłaszają się do różnych aktywności. I żeby to wpadło przy okazji trochę dla ludzi, którzy i tak są aktywni. To ma być miły dodatek i prezent dla was po prostu, nie? Nikt, Niemcy po wojnie, przepraszam. No żeby jeszcze tak powiedzieli, to by było dobrze. Mem tygodnia. Ale mało reakcji. Ludzie chyba się nie ogarnęli, że za to są punkty na ekonomię. Patrzcie, bo za głosowanie jest 20 dodatkowe. Więc ja bym głosował. Co tu jest? Mam tygodnia. Discord, tak, te cyferki po nazwie Wojciech Cejrowski, znany polski dziennikarz i publicysta. I łysy z Brazers. No dla mnie... Co? Wygrywa haha? Jezu, nie ma opcji. Brrr, proste, że Cejrowski z Brazers jest lepszy. A jak na Instagramie? Wygrywa Cejrowski tylko 700 głosów? Wow, wow, wow. Ale to wystarczająco, żeby miał póki co przewagę. Głosowanie się zaczęło około 3 godzin temu. Teraz jest 14, jak to nagrywam, a 10.05 wszedł mem, więc no pewnie jeszcze trochę czasu ludzie będą mogli głosować, ale wow. Banczysz pan, Neksik. Robię mema, trafia na główną, trafia do Banczy szpan. I masz 900 szpanów. Ja też głosuję na szpan. I na Instagramie też by go chcieli wypuścić, więc kolega się raczej uratuje. Ale daj mi jeszcze chwilę. Pamiętajcie, że wygranie w memie tygodnia to 2000, a uratowanie się z Banczy szpan to 1000 kolejny, więc to też są niezłe rzeczy. Czasami warto zaryzykować, żeby wygrać, ale no, trzeba ostrożnie. Puszczę ogłoszenie, żeby coś zagłosowali. I zobaczymy, jak się zmieni mem tygodnia. A wrzuciłem sobie tako i zobaczymy. No nie, poszła reakcja na tego złego mema. Niepotrzebnie wrzuciłem info na ogólny. Żałosne, idę stąd. Gimper, gdy zdał sobie sprawę, że musi wrzucać 4 odcinki w tygodniu. Trochę przesadziłem. Zarabianie pieniędzy w normalnej pracy, zarabianie coinów na grupie, żeby mieć paysafe carda. Co mogę powiedzieć? No. Gimper, zaczyna wrzucać po 4 odcinki tygodniowo. Także Gimper, gdy powie tym sympatykom, to co, kochasz mnie już? Tak to ja, tak jest, co mogę powiedzieć. Kiedy widzisz się na kanale ogólnym tylko po to, aby dostać końcy. Serdecznie witam wszystkich obecnych. Memy z miodowych lat są najlepsze, poproszę więcej. Gimper, kiedy mówi o powrocie LNB, ani nie potwierdzam, ani nie zaprzeczam. Kiedy tłumaczysz się Kidowi, skąd masz lody ekipy. Stary, to cudeńko znajdowało się na dworze cesarza Japonii. Gimper po tym, jak zbankrutował przez kupowanie paysafe cardu. Chcieliśmy dobrze, a wyszło jak zawsze. To wspieranie na kanale może otworzę, żebyście tam mogli mnie poratować jakąś złotóweczką. Co wy sobie myślicie w ogóle o tej funkcji? Widziałem, że coraz więcej twórców to odpala. Royo na przykład odpalił, widzę, że jest wesprzyj. I jest, patrzcie, 5 zł wstępniak, wsparcie główne, 15 ziko. Raz w miesiącu chory wstępniak, mini sentymentalnie przez gry tylko dla sponsorów. Jak wejdą live'y, Q&A tylko dla sponsorów, to fajne. Wszystko gra, 100 zł. Przynajmniej jeden bohater filmu będzie wybranym sponsorem. Jedna ciekawa historia związana z losową grą spółki. Losowa gra, a czyli gierkę jeszcze dostajesz w tym. Fajne, to jest spoko, no. Unboxal też widziałem, sobie włączył. Patrzcie, jest wesprzyj, 5 zł. Real gość, real mordeczka, wcześniejszy dostęp do nowych filmów. Real boss, 25. Interakcje w komentarzach, interakcje na karcie społeczność, rozmowy na karcie społeczność w zaproszonych gościach. A to jak jesteś mordeczką. Dowolne propozycje gości, rozmowy z mordeczkami na karcie społeczność. A to dziwne, takie nie rozumiem w sensie chyba do końca. O, ale fajne, bo widzę, że jest tam nowy wspierający i że ludzie mogą to brać, to jest fajne. Może macie jakieś pomysły, co tutaj mógłbym wam udostępnić? No pewnie wiadomo, że wcześniejsze odcinki to jest zawsze spoko sprawa. Ja myślałem nad czymś takim, jak teraz jest ta ekonomia. Może zrobić jakoś tak, żeby tę sekcję VIP-ową rozwinąć. Ja bym tam sobie wpadał parę razy w tygodniu, gralibyśmy w jakieś gierki, byłyby jakieś turnieje specjalnie dla VIP-ów, jakaś seria, gdzie tylko VIP-owie by występowali i jakoś tak generalnie mocno to rozbudować. Tam też byłyby wcześniejsze odcinki wrzucane i można by albo właśnie przez ekonomię na serwerze sobie tego VIP-a kupować tak jak jest teraz. A na przykład jakby ktoś brał wspierającego za 5 ziko, to mógłby automatycznie dostawać VIP-a, każda osoba, nie? I to mogłoby
mogłoby być fajne. No i może coś tam jeszcze, nie wiem, dawajcie znać, może macie jakieś fajne pomysły. Jakbym miał w ogóle myśleć nad wprowadzeniem czegoś takiego, to na pewno bym chciał dużo dać wam w zamian po prostu. Bo umówmy się, to nie jest tak, że jakoś tam potrzebuję tej kasy, ale mogłaby to być spoko forma na jakieś naprawdę zajebiste bonusy, więc dawajcie znać, co wy sobie o tym myślicie. Devi, gdy dowiedzieli się, że mają 15 godzin na przebudowanie ekonomii. Gdzieś już widziałem kiedyś ten filmik. Widzowie, gdy youtuber powie im, że mogą go zasubskrybować, klikając czerwony przycisk. A nie ma już chyba czerwonego, nie? Jest taki... Jaki jest? No właśnie, jaki jest? Jest szary chyba. Subskrybujesz, to jest szary. A subskrybuj jest dalej czerwony, bo kiedyś był żółty, dobra. Overka w ogóle wrzuciło do karty na czasie w kategorii gry. Nie wiem dlaczego tak. YouTube, prosimy o wyjaśnienia. Gimper widzący kanał ogólny po wprowadzeniu ekonomii. Dzikusy. Kiedy wykupiłeś unbana dla kolegi. What did it cost? Unban dla kolegi, Infinity, everything. No bo to jeszcze ceny nieogłoszone były. Require licząc, ile minut overka ma wyjechać z godziny surowego materiału. No teraz już mamy godzinę, także co Arek, masz do dodania? A to ja dla was pokażę, widzowie, jak wygląda ta godzina overka bez wycinania. No mało jest tych matur. Może na memy off-top coś powrzucają. Dobra, zaraz coś wejdzie może. No ja poszukam trochę wyżej jeszcze, zobacz co tam jest. Dobra, nie wrzucajmy tego. No bo nie będzie ciekawego. Odcinki codziennie, 3 odcinki tygodniowo, jeb overka i będzie git. Tak było. Yahoo, kiedy ekipa wypuści nową piosenkę, I can milk you. Nikt, reżyser w firmach dla dorosłych, pierdolcie się. Wiesz jak jest, kiedy stary nie zrozumie żartu syna, jestem stary, pierdolcie się. Kiedy przygotowujesz się na wojnę z rodzeństwem, mój stary kiedy zobaczy przecenę na piwo. Ej, są niezłe memy, jak zjechaliśmy kawałek niżej. Nikt, mój stary na wakacjach, no niezłe nawet. Gdy ekipa robi w 3 minuty więcej wyświetleń niż większość polskich youtuberów w miesiąc. To prawda, jest to przykra wiadomość. Kiedy według systemu ekonomicznego mi bardziej opłaca się dostać do Banczy Szpan niż do mema tygodnia. Nieprawda, nie jest tak. Co? Mem tygodnia tysiak, a za wygraną dwójka, a Banczy Szpan tysiak. No to co? Mem z kategorii fałszywych pomówień. CKE. Wszystkie paczki są zabezpieczone i w tym roku już na pewno nie będzie przecieków. Podlasie, bonjour. A tu już się jakieś takie pierwsze zaczynały, koło piątej. Podlasie 2020. Trwa śledztwo w sprawie wycieku pytań maturalnych z wesela. O Jezu. Ale źle. Kiedy uderzyłeś młodszego brata, on mówi, że idzie poskarżyć się mamie. Przepraszam. 5-letni ja, kiedy stłukłem mamie wazon i mam dostać karę na tydzień. No tak, przepraszam. Facts. Jeżeli nikt nie pytał o hopa na overku, to nie prośmy Gimpera o radka, wtedy na pewno się pojawi, będzie tak samo jak z hopem. Cudownie. Radek mi odpisał, słuchajcie. Napisał tak, bo ja mu wysłałem screena, słuchajcie, z ankiety waszej, że mam ostateczny dowód na to, że trzeba działać, haha. I Radek napisał, tak zrobimy wszystko, tylko u mnie minie nawał roboty i innych rzeczy, które muszę ogarnąć. I napisał nawet o 23.08. Walczymy, słuchajcie, no jest szansa. Kiedy mój mem trafi na overka, jak długo mam jeszcze czekać? Powinienem być już sławny od ponad minuty. Dobra, udajmy się do czeluści na memy obrazkowe i lecimy z Don't Cringe Challenge. Ja uruchamiam stopper i zobaczymy. Ja, który został. O kurwa, nie? Dobra, z tym admini walczą właśnie. O closet, overek, mój mem na głównej, require wycinający 90% materiału. No tak, z potencjałem. Mój mózg przed overkiem, mój mózg w overku. O nie, to ten sam Hubertix. Tak, on zrobił... Oba te memy są od niego, nie! Poproszę więcej prac tego użytkownika. W vlogach jest napisane, że na kanale Spam napisał, mam do was wielką prośbę, weszlibyście na fanarty i dali mojej pracy plusa, please. Zobaczmy jego fanart. A nie ma na memach obrazkowych? No jak to? Jest w grach, w CSGO, i... ale ma gang dzwoneczka, znaczy dostaje powiadomienia. My musimy wrócić po prostu do starego prowadzenia Overwatcha, na którym ja wyzywałem po prostu was, bo to się kurwa inaczej nie da. Co ja mam powiedzieć innego? Sponsorzy mi się wycofają, no chuj, no to wspieranie uruchomi, ale to TVN znowu do mnie przyjdzie. No to trudno, ale to są rzeczy ważne i ważniejsze. Sympatycy Daily. O, to z mojego TikToka. Super, urocze. Wykrzyknik Daily, odebrałeś Daily. O, jaki żartowniś. Ja to prawda. Ej, ale mi też się dobrze zbiera te monety, odwalcie się ode mnie. Uczciwie gram ze wszystkimi na równych zasadach i też sobie farmię. O, patrzcie, witam, kropka. No i też se, bo proszę bardzo, mogę farmić. I Kamil mi się ma napisał, dam mu poga. Witam, napisał mi Filip. O nie, jest kropka, tylko nie to. O nie, dostałem wrr, dobra, usuwam szybko. Elo, zacieram do wody. A tymczasem ekonomia komendy, balans 131, tak się robi hip-hop. A se jeszcze zagłosowałem na mem tygodnia, no to w ogóle mam. Ej, memy filmowe, nie sprawdzałem tego dawno, co tu jest? Sniper Monkey. Wow. Nawet niezłe. O, wyświetlenia. Świetnie. Będzie jumpscare? To niezłe nawet. Tylko ja widzę, że to przestały być już autorskie rzeczy dawno. No cóż. Zgryzek tłumaczy Haremu, jak siąść do pociągu. Weź 20 metrów. Rozpędź się
i pierdni głową w ścianę. Nikt gimper na TikToku. Tak było, to był mój pierwszy TikTok. Nie licząc tych wcześniejszych, co tam kiedyś dawno temu robiłem, jak to jeszcze się Musical.ly nazywało. Boomerzy pamiętają. O nie, ten pan właśnie, on odszedł od nas. Jest to smutny dzień dla memów i memiarzy. Żeby oddać mu hołd, obejrzymy na koniec taką oto przeróbkę. Ja tam aquí, mi bañado, la chancla. Todo peinado, porque no me dio tiempo nada ponerme la chancla y el bañado. Voy a la playa, había subido la marea. Porque te estaba la paellera agarrada y te metí entre las piedras de Chipiona, de Faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera. ¡No vale! ¡No vale! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua hasta el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Tengo vivo! Tak było. I ja tak myślę, że do tego trzeba będzie wrócić, bo to... No ostatnio jest kiepsko. Od kolejnego overka kończymy się pierdlić. Chyba, że będę miał lokowanie, to wtedy nie, ale... Krówka Mumu będzie losować. A, ostatnia rzecz, konkurs cosplay, bo nie wybrałem. Wygrywa Zosio Drwal za własnoręcznie wykonany cosplay gimpera pokojówki. Podobieństwo, jak widzimy, jest uderzające. Nagrodą dla zwycięzcy miało być zostawienie ustawionym na profilowe na fejsie, ale jest to trochę daleko od mojego profilowego i nie wiem, czy ludzie tam ogarną w sumie, o co chodzi. Bo to moje zdjęcie jako pokojówka nie było aż takie popularne. Ale wiesz co, Zosia? To ja dorzucę od ciebie paysafe carda na 100 zł dla ciebie, którego dostaniesz na priv. Gratulacje. Tymczasem zjeżdżam, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. W najbliższy wtorek mam talent, także będzie niesamowicie. I koniecznie subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić. Trzymajcie się ciepło, cześć!